A w dzisiejszej Szopce dla reportera było kilka spraw. Do sprawy dla reportera napisał jakiś chłop z Kanady, który pozdrowił ekspertów, ale głównie... Przede wszystkim pana Piotra Kaszewiaka obserwuję. Stawiam, że wszyscy mamy teraz takie uczucie, jakby nasze dziecko skończyło studia z wyróżnieniem. Taka duma, nie? Dobrze, że nie zastanie na głowie, bo za to mi się oberwało trochę. Bo pamiętacie, był odcinek, gdzie Kaszewiak na głowie stawał. Skubany, jak nas przemycił do programu. Potem była sprawa chorej dziewczynki, na którą sprawa dla reportera robiła zbiórkę pieniędzy. A jeszcze później mówią o tym, że profesor Bielecki, chirurg, wydał piosenkę Śpiewać każdy może. No i zajebiście. Dobra, nie będę się czepiał, to jest odcinek sylwestrowy. I pani Jaworowicz pokazuje, że śpiewać każdy może. Dołączam się swoim śpiewaniem. I sztos. Mecenas Kaszewiak dodaje: dziękujemy pani za talent wokalny. Jebaniutki, jaki złośliwy. Potem Kaszewiak daje w prezencie pani Jaworowicz wzór, jaki ktoś sobie wytatuował. Ktoś sobie panią Jaworowicz wytatuował. No pierdolne. I to jest, robaczki, odcinek sylwestrowy. I ja na Sylwestra idę z kolegami, bo jak dobrze wiecie, dziewczyny nie ma. Więc gdybyście zobaczyli mnie dzisiaj na imprezie, to pani Jaworowicz ma do was prośbę. Przytulajmy tych samotnych. I czekajcie, bo jeszcze trzy sprawy. Bo dziś na koniec będzie i piosenka, i wierszyk. Przedstawiam wam absolutnie wyjątkowy fragment programu, w którym Kaszewiak gra kolędy na gitarze. Wesoła nowina, że Piotrunie, jaki mistrz! A teraz ostatni wierszyk w tym roku, tylko słuchać do końca. Zobaczymy, ile z tego wyłapiecie. Żebyście w nowym roku mieli 7,5 na plusie. Żebyście dzisiaj wypili leki na spirytusie. Żebyście nigdy nie zostali dealerami fety. Żeby ktoś wam przynosił mielune kotlety. Żebyście zawsze mieli ze mną dużo śmiechów. Żebyście nie rzucali w nikogo łupinami orzechów. I żebyście z Rosiewiczem zatańczyli na bosaka. I żeby życie było piękne. Jak twarz Kaszewiaka. Wahałem się nad końcówką. Robaczki, to był dzięki wam dla mnie piękny rok. Jedziemy dalej od nowego roku i mam do was prośbę. Niech każdy zostawi dzisiaj lajka i komentarz pod filmem. A jeśli chcielibyście przyjść na mój stand-up, to napiszcie w komentarzu, z jakiej miejscowości jesteście. Bo akurat trasę ustalam. A ten odcinek, na który dobrze wiem, że czekacie, będzie za tydzień. Życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień.